Warszawie wręczono nagrody zwycięzcom dorocznego konkursu o tytuł Mistrza Gospodarności. Belweder. Na uroczystości zaproszono przedstawicieli władz i laureatów konkursu. Z laureatami spotkał się Wojciech Jaruzelski oraz przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i państwowych. Honorowe dyplomy wręczył przewodniczący Rady Państwa, a także przekazał serdeczne podziękowania i gratulacje mieszkańcom nagrodzonych gmin i miast. Tytuł Mistrza Gospodarności w grupie gmin wraz z nagrodą 25 milionów złotych przypadł gminie Krzemie-Miewo w województwie leszczyńskim. Oporówko to jedna z wiosek gminy Krzemie-Miewo. Zaledwie kilkadziesiąt gospodarstw i bardzo dobre wyniki w rolnictwie. Wzorowa dbałość o porządek. Z mieszkańców co sobotę sprząta przed swoim obejściem, także no widzisz, po prostu czyste. Dużo pracy kosztowało to wszystko, ale w tej chwili jest naprawdę ładnie. No i tylko chodzi o to, żeby to utrzymać, tą czystość, żeby na co dzień, codziennie wyglądało tak, jak w tej chwili wygląda. W gminie Krzemie-Miewo jest więcej takich gospodarnych wsi. Na przykład w Garzynie zakończono budowę przedszkola, jednego z czterech, które przybyły ostatnio gminie. Zagospodarowano tereny nad jeziorem Garzyn. W ciągu ostatnich 5 lat mieszkańcy gminy wybudowali 115 kilometrów dróg. Gminy nie ma partykularnych interesów. Pracujemy wszyscy dla siebie. Pracujemy dla potrzeb środowiska, no i przez pryzmat tychże spraw no, zachowujemy swoją aktywność zarówno produkcyjną, jak i społeczną. Najbliższe plany to rozpoczęcie remontu zabytkowego dworku w Oporowie, w którym bywał Adam Mickiewicz. Mieszkańcy zamierzają założyć sieć gazową.